Dziękuję za przybycie. Do ciszy wyborczej 15 dni, więc pewnie to jedno z naszych ostatnich spotkań w tej roli, kiedy jestem kandydatem na posła. Chciałem z Państwem się spotkać z tego powodu, że wczoraj ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący inwestycji prowadzonej na Toruńskim Bulwarze. Pewnie dla większości z nas jako mieszkańców Torunia nic odkrywczego w nim nie było, bo nawet w informacji prasowej, którą NIK wczoraj przedstawił, znajduje się zdanie, no, które wszyscy, którzy tam chodzimy, mieszkamy, interesujemy się, żyjemy, wiemy od dawna. NIK wykazał, że ani prezydent miasta, ani wojewódzki konserwator zabytków nie zapewnili toruńskim zabytkom właściwej ochrony w związku z inwestycją na bulwarze filadelfijskim. Wybudowane na nabrzeżu dwa nowoczesne pawilony przysłoniły widok na zabytkowe mury miejskie, a dachy pawilonów ograniczyły widok na Wisłę od strony Stępki. I pewnie można by poprzestać na komunikacie prasowym, ale trochę mnie znacie, wiecie, że ja lubię sięgać do dokumentów źródłowych. Ten dokument jest porażający. Pozwoliłem sobie wydrukować, wczoraj wieczorem go znalazłem, ja nie wiem, czy on był wczoraj od rana na strach, ale znalazłem go wczoraj wieczorem i stąd dzisiaj jest to spotkanie z Państwem. Wystąpienie pokontrolne kierowane do pana Sambora Gawińskiego, kujawsko-pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jak wiecie, pełniłem kilka funkcji publicznych, w związku z tym nie są mi obce raporty Najwyższej Izby Kontroli, również takie, które gdzieś krytycznie oceniały moją działalność. Ale z takimi sformułowaniami, jakie są w tym dokumencie, ja nie spotkałem się, mówię uczciwie i otwartym tekstem, nigdy. I wcale mnie nie dziwi to, że w informacji prasowej pojawia się też takie dziwne sformułowanie, że NIK wnosi do wojewody kujawsko-pomorskiego, żeby ten rozważył odwołanie wojewódzkiego konserwatora zabytków. No, tylko jak się przeczyta ten dokument, to zdziwienie znika. Dlatego, że Najwyższa Izba Kontroli pokazuje niedziałanie Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, a w konsekwencji brak jakiejkolwiek ochrony toruńskich zabytków. Jak wiecie doskonale, jedną z przyczyn, dla których doszło do tej sytuacji z nieprawidłowościami w zakresie tej inwestycji, jest to, że nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Urząd tłumaczy się na Wasze pytania, dlaczego nie ma MPZK, no bo wojewódzki konserwator zabytków nie uzgodnił z nami dokumentów. No i NIK pisze, dlaczego te dokumenty nie zostały uzgodnione. I pozwolę sobie zacytować fragment z uzasadnienia decyzji ministra kultury uchylającego jedno z postanowień wojewódzkiego konserwatora zabytków. Otóż minister kultury pisze tak. Minister kultury wskazał, że organ, mowa o wojewódzkim konserwatorze zabytków, i jego działanie świadczy nie tylko o braku rozpoznania stanu faktycznego, ale też o błędnym podejściu przez WKZ do jego roli w procesie kształtowania przepisów prawa miejscowego. Ten pan odpowiada za to, w jaki sposób gminy, w jaki sposób wszystkie podmioty, które są właścicielami zabytków, mają je chronić i nie rozumie zdaniem NIK-u, na czym polega jego rola. Co więcej, słyszeliśmy przez te wszystkie miesiące opowieści o tym, jak to wojewódzki konserwator zabytków nie znał projektu związanego z budową pawilonów na bulwarze. Tymczasem NIK jasno stwierdza, zatem wojewódzkiemu konserwatorowi zostały przedstawione istotne informacje na temat przedsięwzięcia na długo przed rozpoczęciem jego realizacji, w tym w szczególności dopuszczano maksymalne parametry, liczbę pawilonów, ich wielkość, umiejscowienie na przedłużeniu ulic stawów. To jeszcze jest nic. Jest zdanie, które w najlepszym sposób pokazuje, jak bardzo wojewódzki konserwator zabytków nie rozumie istoty tego, czym jest nasze miasto i jego zabytkowy obszar. Kiedy tłumaczył się wojewódzki konserwator zabytków, dlaczego nie uzgodnił miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez te wszystkie lata, napisał tak. Uwaga, to jest cytat z konserwatora zabytków. Przyczyną takiego stanu był fakt, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierał szerokie spektrum nasycenia zabytkowymi obiektami i terenami, a jego sprawdzenie wymagało wieloaspektowej analizy.
To zdaniem konserwatora uzasadniało, że nie był w stanie przedstawić rzetelnej opinii. Co powiedział na to NIK? Fakt, iż przedłożony do uzgodnienia projekt był obszerny i skomplikowany, nie usprawiedliwia niewykonania w sposób rzetelny obowiązków przez organ uzgadniający. Na samym końcu znajdziecie informację o tym, że w 2022 roku WKZ zaproponował wojewodzie kujawsko-pomorskiemu, że przejmie zadania miejskiego konserwatora zabytków. Organ, który nie radził sobie z własnymi zadaniami, zaproponował, że przejmie zadania innego organu odpowiedzialnego za ochronę zabytków. Co powiedział mu wojewoda kujawsko-pomorski? Uwaga, wojewoda też z PiS-u. Powiedział wprost: ma pan wystarczające narzędzia do tego, żeby sprawować nadzór nad działaniami miejskiego konserwatora zabytków i nie ma potrzeby przekazywania panu dodatkowych kompetencji. W związku z tym dzisiaj z tego miejsca i za waszym pośrednictwem chciałbym zaapelować do dwóch osób. Do pana wojewody Bogdanowicza, żeby zechciał na jeden dzień przerwać swoją kampanię wyborczą. Zapoznał się z tym dokumentem i skierował do generalnego konserwatora zabytków, pana Sellina, wniosek o odwołanie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli pan wojewoda tego nie zrobi na skutek mojej prośby i mojego apelu, to zwracam się do kandydata z listy PiS-u, numeru 1, szefa Rządowego Centrum Legislacji. To on ma zapewne dostęp do pana ministra Sellina i to on może się do niego zwrócić, żeby to ten zwrócił się do wojewody. Ja nie wymyślam tej historii. Artykuł 91 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi wprost, kto jest uprawniony do tego, żeby odwołać wojewódzkiego konserwatora zabytków i na czym wniosek. Albo robi to wojewoda, kierując swój wniosek do generalnego konserwatora zabytków, albo ten kieruje swój wniosek do wojewody. Tak czy siak, obaj panowie mają instrumenty w rękach do tego, żebyśmy mieli pewność, że chociaż za 2 miesiące i wojewódzki konserwator zabytków zostanie odwołany, i wojewoda zostanie odwołany, i szef Rządowego Centrum Legislacyjnego zostanie zmieniony, to miejmy pewność, że przez 2 miesiące toruńskie zabytki, kujawsko-pomorskie zabytki będą pod ochroną ludzi, którzy się na tym znają. I drugi temat. Marsz Miliona Serc w niedzielę. Zapraszamy wszystkich do Warszawy. Z samego Torunia jedzie 10 autokarów. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń krajowych Platformy Obywatelskiej w tej kampanii. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą chcieli zamanifestować swoje poglądy, którzy będą chcieli pokazać, że czas skończyć władzę Prawa i Sprawiedliwości, że czas zakończyć sytuację, w której nieudolnie działają organy administracji, wybiorą się na marsz i będą tam razem z nami. Z mojej strony to tyle, jeśli są pytania. Jeżeli mogę, to może coś, po prostu agencja prasowa. Ja też lubię sięgać do dokumentów, bo skupił się pana prawo oczywiście na roli wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale te wystąpienie pokontrolne bardzo mocno skupia się na roli prezydenta Torunia, jako osoby, która w swoich ustawowych obowiązkach ma ochronę zabytków. I ja dzisiaj rozmawiałem z wojewódzkim konserwatorem Gawińskim i on uważa, że stał się kozłem ofiarnym tej sprawy, gdyż porozumienie, które zostało podpisane wiele lat temu, ceduje obowiązki w zakresie ochrony zabytków będących we własności miasta Torunia na miejskiego konserwatora zabytków. I tutaj chciałem zapytać pana o komentarz do 3 fragmentów z tego wystąpienia. Z kontroli wynika także, że prezydent miasta sprawował niewystarczający nadzór nad sądem konkursowym, który wybrał koncepcję zagospodarowania bulwaru. Wyniki konkursu zatwierdził natomiast niezgodnie z zasadami określonymi wydanym przez siebie zarządzeniem. NIK ustaliła również, że przed rozpoczęciem inwestycji miasto nie dysponowało właściwie przygotowanymi analizami związanymi z projektem. Przeprowadzone przez kontrolerów Izby Oględziny wykazały, że 4 z 7 wizualizacji sporządzonych przez projektanta odbiegały od stanu rzeczywistego. Część z przedłożonych rysunków przedstawiała obiekty w nieodpowiedniej skali, co miało znaczenie dla oceny wpływu inwestycji na otaczające ją krajobraz kulturowy. Ostatecznie prezydent Torunia zatwierdził projekt budowlany, który różnił się od koncepcji konkursowej, według której na przedłużeniu ulic Żeglarskiej i Łaziennej miały znajdować się schody prowadzące ku Wiśle. W zatwierdzonym projekcie umieszczono tam pawilon.
Znam doskonale ten dokument. Wie pan o tym, że nie zwołałbym konferencji i opowiadał o jednym dokumencie. Ja prosiłbym o odniesienie się do tych wątków dotyczących prezydenta. Zaraz to pan. Dokładnie trafi pan w sedno tego problemu. Dlaczego chciałem rozmawiać o Wojewódzkim Konserwatorze Zabytku? Jeżeli pan jest dzisiaj już po rozmowie, ja nie miałem okazji tego wysłuchać, z oczywistych powodów pewnie za chwilę będę mógł to wysłuchać i przeczytać. I wysoki urzędnik administracji lokalnej mówi, że pada kozłem, że jest kozłem ofiarnym w sytuacji, w której nie wykonywał swoich obowiązków, w sytuacji, w której przychodzą kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, a on odpowiada na pytanie, dlaczego nie dokonał swoich obowiązków, bo to było zbyt wieloaspektowe. Ja pamiętam, kiedy w 1999 roku było tworzone województwo kujawsko-pomorskie i była decyzja o tym, który z wojewódzkich organów administracji będzie miał siedzibę w Bydgoszczy, który będzie miał w Toruniu. No dlaczego wojewódzki konserwator zabytków ma siedzibę w Toruniu? No, my mamy się przekonywać, że to jest oczywiste, że ta siedziba ma mieć miejsce tutaj i to tutaj są zabytki, które mają podlegać ochronie. I ktoś, kto pełni ten urząd, nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków i mówi, że jest kozłem ofiarnym? Przecież powiedział panu, że podaje się do dymisji, że rezygnuje ze sprawowanego urzędu? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego ja celowo chciałem dzisiaj pokazać, co Najwyższa Izba Kontroli napisała na temat sposobu ochrony zabytków przez powołanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości urzędnika do tego. No tak, ale kolega pytał o rolę prezydenta. Pytanie było od was, nie obawiajcie się, ja odpowiem. No. Zwróciłem się do moich kolegów. Zróbcie komisję rewizyjną. Pokażcie ten dokument. Wyjaśnijcie od A do Z każdą historię związaną z przebiegiem tej inwestycji. Każcie urzędnikom miejskim odpowiedzieć na każdy zarząd Najwyższej Izby Kontroli, który tam się pojawia. Ja dzisiaj jestem w roli kogoś, kto siedzi przy politycznym sporze z Prawem i Sprawiedliwością. Panie redaktorze, jak będę w politycznym sporze z Michałem Zalewskim, będę mu zadawał te pytania, ale dzisiaj bym chciał, żeby na pytania dotyczące pana prezydenta odpowiadali radni miejsce. Bo dzisiaj nie chcę doprowadzić do sytuacji, w której kolejny raz Prawo i Sprawiedliwość umyje ręce. Kolejny raz Prawo i Sprawiedliwość odpowiadające za stan zabytków tutaj powie, tak jak pan, jestem kozłem ofiarnym, albo za chwilę obawiam się, jak usłyszę od polityków PiS-u, a Najwyższa Izba Kontroli jest kontrolowana przez kogoś tam innego i tam znowu będzie jakaś historyjka, którą doskonale znamy, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości uciekają od odpowiedzi na to. Więc tak, odpowiadając wprost na pana pytanie, będę się domagał od toruńskich radnych, żeby komisja rewizyjna wzięła ten raport, bo do tego jest powołana, i oceniła zachowanie pana prezydenta i wyjaśniła każdą historię, która tam ma miejsce. A tak z pana oceny, no zna pan Toruń bardzo dobrze, chodzi pan po toruńskim bulwarze, widzi pan te pawilony. Ja jestem wściekły, ale jak to się powinno... Panie redaktorze, ja mam dziecko, które jest nastolatką, która nie może spędzać czasu, tak jak większość my, jak byliśmy nastolatkami, co my robiliśmy popołudniami? No wszyscy siedzieliśmy na bulwarach. No. Dlaczego? Uczył się, może tak. Ale nie mówiąc zupełnie poważnie, jak powinna skończyć się sprawa bulwarów? Ja pamiętam, kiedy zostałem pierwszy raz zaproszony przez pana redaktora do tej audycji, ja tam powiedziałem wprost. Jeżeli pojawi się cień zagrożenia, związanego z ochroną obszaru zabytkowego Torunia, obszaru UNESCO, w związku z budową pawilonów, to powinny zostać zburzone. Przecież słuchajcie, to nie jest opowieść o czymś, co jest tylko tu i teraz. To nie jest opowieść o tym, czy ten pawilon będzie miał taki czy inny kształt. To jest opowieść o najcenniejszej przestrzeni naszego miasta, która ma być chroniona przez każdego z nas. I jeżeli ktoś doprowadził do sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla najcenniejszych przestrzeni naszego miasta, to zagrożenie trzeba usunąć. Już ode mnie ostatnie pytanie. Społecznicy na jutro zapraszają Torunian na spotkanie w sprawie właśnie ochrony tego najcenniejszego, jak pan powiedział, miejsca w Toruniu, kompleks Świętego Ducha. To jest kolejna część, bo raport NIK-u stanowi głównie o pawilonach. Tak, on nie dotyka raczej kwestii archeologii albo bardzo zdawkowo. Wnoszą do Rady Miejskiej społecznicy o to, żeby objąć ten teren ochroną w postaci parku kulturowego. Jak pan się odnosi do tego? Ja dzisiaj zostałem zaproszony, pewnie podobnie jak pozostali kandydaci, do poparcia tego apelu. Ja ten apel popieram, dlatego że ja go traktuję jako element
braku wiary w osoby, które dzisiaj odpowiadają za dziedzictwo kulturowe Torunia. Zwróćcie uwagę, do czego... No, przecież w normalnej sytuacji, kiedy mielibyśmy do czynienia ze sprawnymi organami administracji, kiedy mielibyśmy do czynienia z przeświadczeniem o tym, że ci, którzy za to odpowiadają, rzeczywiście robią to w sposób rzetelny, nie powinniśmy zaczynać od apelu. Nie powinniśmy zaczynać od świeczek, nie powinniśmy zaczynać od manifestacji, tylko od spotkania na temat tego, w jaki sposób ochronić odkryty relikt. Tak się powinno znać. My powinniśmy nie mieć polityków, takich jak ja, tylko specjalistów. Ja nie jestem specjalistą od ochrony zabytków. Ja bym chciał, żeby dzisiaj wypowiedzieli się na ten temat specjaliści. Ale tak samo jak ci społecznicy, którym z tego miejsca bardzo dziękuję za ich aktywność i za to, że zechcieli ten problem dostrzec. Tak samo jak oni, nie mam zaufania do osób, które dzisiaj za tą ochronę dziedzictwa odpowiadają. No ale pan się chyba nie dziwi, tak? W takim razie społeczników, którzy działają szybko, ponieważ jeżeli będziemy czekać na jakieś rozmowy poważne, to wszystko zostanie zasypane, przywalone gruzem. Koniec. Także nie, o to chodzi. Ja nie powiedziałem, niech pan się nie dziwi, że teraz pojawiają świeczki i tak dalej, bo sytuacja jest podbramkowa i zapaliło się czerwone światło. Tak, trzeba działać na tych. To samo co ja. Gdybyśmy mieli normalną sytuację, to zaczęlibyśmy od poważnej rozmowy z ludźmi, którzy się na ten temat znają. Ale nie mamy do czynienia z normalną sytuacją i raport Najwyższej Izby Kontroli plus to tłumaczenie, o którym mi pan powiedział, to jest dla mnie kuriozalne. Co to znaczy, że urzędnik mówi, że jest ofiarny, że z czym kozłem ofiarnym? No, to są niedopuszczalne tłumaczenia. Kogoś, kto mówi, że obszar Starówki jest za bardzo nasycony zabytkami. A jak pan skomentuje to, że pawilonów nie można wyłożyć? Tak już pan prezydent w zeszłym roku mówił, kiedy te wszystkie możliwości... Albo przenieść, na przykład przenieść. Dziedzictwa już to zgłosił, pan prezydent powiedział nie, ponieważ zastaną się na naruszenie finansów. A przeprojektowanie kosztowało nas chyba 800 tysięcy. Ponad. 790. Aha, dobrze. Są takie wartości. Trochę szkoda, że politycy rzadko o nich mówią. Ale jedną z wartości jest dziedzictwo, które podlega ochronie. I ono naprawdę ustępuje przed dyscypliną finansów publicznych. Ja jestem przekonany, że Najwyższa Izba Kontroli, każdy z organów, które służą temu, żeby pilnować, jak wygląda dyscyplina finansów publicznych, kiedy dostrzeże zagrożenie, o którym pani mówi, zagrożenie naruszenia istoty naszego miasta. Czyli tam, krótko mówiąc, prezydentem złożył pan te pawilony po takiej opinii. Ja nie jestem prezydentem. Będzie pan kandydatem na prezydenta i może pan by zapowiedział. Dzisiaj bym chciał, żebyśmy wszyscy, którym dobro Torunia leży mocno na sercu, 15 października poszli na wybory i wybrali taką władzę, która będzie wiedziała, w jaki sposób chronić toruńskie zabytki i nie jest to ta władza, która dzisiaj sprawuje te urzędy i je obsadza. Ja się jeszcze zapytam, kiedy pan wystąpi do komisji rewizyjnej? Już dzisiaj, to jestem po telefonach z kolegami radnymi, więc... Dobra. Nie, proszę bardzo, bo ja nie pełnię żadnej funkcji publicznej, więc nie, żadnych specjalnych wystąpień. Jasne. Nie, tylko chciałem się zapytać o ten. Jasne. Jeżeli będzie jakaś odpowiedź, to też się pan podzieli nią. Tak. Nie, ja mam nadzieję, że koledzy po prostu państwa powiadomią o zwołaniu posiedzenia. Tak. Mówię jeszcze jedno pytanie, nie chcę Marcie. To jest konferencja w Fundacji Tumult odnośnie Europejskiego Centrum Filmowego Kamerun, czy gdzie? Po 4 latach od właściwie powołania tej instytucji zostanie przedstawiona analiza społeczno-gospodarcza, potencjał tego, gdzie już tyle pieniędzy zostało wydanych. Jak pan patrzy na te inwestycje, bo mówimy o bulwarze o kilku milionach, a tu za chwilę będzie miliard albo kilkaset milionów, jak to się oficjalnie mówi. No, wreszcie. To jest mój komentarz. Każdy, kto jest dysponentem publicznych pieniędzy, ma obowiązek każdego dnia tłumaczyć się przed społeczeństwem, na co i jak chce je wydać. Bo to nie są jego pieniądze. To nie może być tak, że inwestycje, które realizowane są z wykorzystaniem pieniędzy podatnika, zamykają się w hasłach. Bo ja dzisiaj, jako mieszkaniec Torunia, możecie mi zarzucić, że nie powinienem tego powiedzieć jako kandydat na posła. Ale ja nie wiem, czym będzie Europejskie Centrum Filmowe Kamerun. Ja tego nie wiem. Nie przeprowadził ten, kto jest dysponentem tych środków, żadnej poważnej rozmowy z mieszkańcami. Co chce tam robić? Jak chce tam robić? Kiedy chce tam robić, za ile chce to robić, kosztem jakich instytucji miejskich będzie się to odbywać. A powiem jeszcze raz, jeśli dostajesz pieniądze publiczne,
to masz obowiązek każdego dnia tłumaczyć się z tego, na co i jak będziesz je wydawał. I to jest po prostu coś, co powinno być, czego my powinniśmy się też domagać, nie tylko jako mieszkańcy, ale po prostu jako wszyscy, którzy na tego rodzaju publiczne inwestycje się zrzucają. To oznacza, że jeżeli Państwo wygrają wybory, jest taki scenariusz, żeby tej inwestycji nie realizować? Nie wydaje mi się w tej chwili, Panie Redaktorze, żeby dzisiaj jakikolwiek odpowiedzialny polityk powiedział, że nie będzie realizować tej inwestycji. Ja odpowiadam za siebie. Ja nie znam szczegółów tej inwestycji. I ja dobrze Pani mi o tym mówi, ja z przyjemnością, którą będę słuchał tego, co takiego za miliard złotych, jak Pani powiedziała, będzie w Toruniu zrealizowane. Które nie Platformy Obywatelskie między innymi narzekają na to, że oni nie mogą wyciągnąć informacją. I piszą interpelację, prezes Fundacji Tumult, przepraszam, prezydent Fundacji Tumult odpowiada, mają do mnie telefony, mogą zadzwonić. No świetnie, dzięki, fajnie, że oni to robią, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będą jutro też obecni, będą to śledzić i będą dalej pytać, no bo to dotyczy naszych pieniędzy. Wracając do bulwaru, wie Pani, ja też to czytałem i tam co innego nam rzuciło mi się w oczy, najbardziej nawet kolega tutaj wspomniał. O tym, że pierwotnie w tym miejscu miały być schody i to na życzenie Pana Prezydenta w tym miejscu powstały budy. Co Pan na to? Kiedy ja przeczytałem sobie fragmenty dotyczące roli Prezydenta, roli miasta, pomyślałem sobie taką rzecz, no bo też działam, jestem politykiem, to uważaj, kiedy będziesz komentował, bo to są rzeczy, które mają należeć do specjalistów. Nie ma gorszej rzeczy niż polityk, który palcem swoim wskazuje, gdzie jest jego życzeniem posadowienie takiego, a nie innego budynku. W obszarze, który podlega szczególnej ochronie. Przecież normalnie podejmowaliśmy tysiące decyzji, ja też podejmowałem tysiące decyzji o budowie toruńskiego sądu, z jego lokalizacją w tym, a nie innym miejscu, o budowie orlików, z lokalizacją w tych, a nie innych miejscach. Ale na koniec dnia te decyzje zawsze, a szczególnie w tak wrażliwych miejscach, muszą być oparte o rozmowy ze specjalistami. A pokusa, która czeka na polityka wskazywania palcem, gdzie coś ma być, no to jest rzecz, przed którą ja się będę zawsze bronił. Ja zapytam jeszcze o ostatnią rzecz. Ten raport dotyczy części tej inwestycji na bulwarach. Czy Pana zdaniem zasadny jest wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie reszty tej inwestycji? Bo jest cały wątek dotyczący dziedzictwa archeologicznego, do którego nikt się tu nie odnosi, no bo nikt ich nie poprosił, rozumiem, o takie odniesienie, bo ten wniosek dotyczył posłanek z partii Razem, zdaje się, tak, dotyczył pawilonów, ale jest jeszcze całość inwestycji na zachód, czyli w kierunku mostu Józefa Piłsudskiego. Spotkałem się z Państwem między innymi dlatego i dlatego apeluję do obu Panów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają w swoich rękach decyzję o odwołaniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, żeby nowy konserwator zabytków, który się tam pojawi po wygranych przez Platformę wyborach, nie zaczynał swoich rządów od kontrolowania każdej decyzji, którą wydał dotychczasowy. Chociaż każdy, kto przeczyta ten raport, kto wejdzie do tego urzędu, a będzie musiał się z tym raportem zapoznać, bo on pokaże, jak pracował urząd, który przejmuje, przypuszczam, że otworzy za chwilę natychmiast kodeks postępowania administracyjnego i sprawdzi, w jaki sposób się w nadzwyczajny sposób dotychczasowe decyzje uchyla. Dzisiaj odpowiadając, tak, powinna być sprawdzona, bo ja nie mam w ogóle zaufania do tego, co działo się przez ostatnie lata w instytucji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I im więcej instytucji powołanych do kontroli będzie je przeprowadzać, tym lepiej dla procesów, które się odbywają i dla przyszłości tego urzędu. Bo to nie jest tylko polityczna ocena. Przecież ja cytowałem Państwu uzasadnienia decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego też z Prawa i Sprawiedliwości. To on pisał o tym, że wojewódzki konserwator zabytków nie rozumie roli, która została jemu przypisana, w tym roli uczestniczenia w tworzeniu przepisów prawa miejscowego. Też minister Sellin apelował o to, żeby te pawilony obniżyć też go w Toruniu nie posłuchano. A minister Gliński cały czas myśli, że są obniżone. To zauważył Pan? Właśnie o tym przecież mówimy. Mówimy o odpowiedzialności kogoś, to od A do Z, od początku do końca, ma każde narzędzie w ręku, żeby zablokować inwestycję, żeby ją skontrolować, sprawdzić i nie potrafi tego zrobić. Dziękuję bardzo. Dzięki. I zapraszam na marsz, jeśli macie ochotę. Milion serc też mam. Ja tylko w ogóle mogę spacerować.